Z wielką dumą oddaję w Państwa ręce Bielański Plan Rozwoju Kultury. Spotkaliśmy się z wieloma osobami, bielańskimi artystami, organizacjami pozarządowymi, z młodzieżą oraz z naszymi kochanymi mieszkańcami. I przez rok ciężko pracowaliśmy, żeby stworzyć właśnie ten dokument. Działania kulturalne w dzielnicy powinny być oparte na badaniach, strategiach oraz planach. Ważne jest, aby w ten sposób osiągnąć zamierzone rezultaty, konsultując je z środowiskiem, które tworzy kulturę na Bielanach. Kultura powinna w sposób świadomy i konsekwentny docierać do wszystkich środowisk i grup społecznych, szczególnie do tych, które odczuwają bariery dostępu. Generalnie barierą dostępu do kultury mówimy nie. Kultura powinna być dostępna dla każdej grupy wiekowej, zawodowej, społecznej, dla wszystkich tych, którzy potrafią i chcą z niej korzystać. Kreatorki i kreatorzy życia kulturalnego dzielnicy będą stawiać czoła takim wyzwaniom, jak na przykład kwestia prymatu wskaźników ilościowych nad jakościowymi. Chodzi o to, żeby niezależnie od tego, kto jest adresatem, czy jest jakaś forma odpłatności, wydarzenia kulturalne realizowane w dzielnicy miały wysoki poziom artystyczny. Kultura na Bielanach powinna posiadać świadomych odbiorców, a edukacja kulturalna powinna poszerzać ich grono. Kultura powinna umożliwiać krytyczną refleksję, być otwarta na różnorodność, przełamywać schematy, zachęcać do elastyczności, innowacyjności i eksperymentowania, być otwarta na różnorodność i na obcowanie z innością. Kultura na Bielanach powinna być angażująca i zapraszać mieszkańców do aktywnego uczestnictwa. Ważny jest dialog, budowanie relacji i tak zupełnie po ludzku poznawanie się. Mam nadzieję, że dziś następne zespoły będą mogły pracować nad wdrożeniem tego planu w życie, żeby ta kultura na Bielanach była tak cudowna, jak jest dzisiaj, ale żeby się również rozwijała.